Kolejna kwatra dotyczy roku 2014, rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. W punkcie 1.5 w porządku. I tak, pozwolę zwrócić uwagę na pozycję pierwszą, gdzie jest likwidacja barier architektonicznych i jest suma 24,350 na projekt budowy dwóch pochylni pod ulicą Zakopiańską na wysokości Korku Fałęckim pętli. W punkcie drugim jest zapis autopoprawką zmieniamy na likwidacja barier betonicznych na terenie dzielnicy. To pozostaje. Następnie jest budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ulicą Zakopiańską w Korku Fałęckim w Krakowie. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy pochylni z uzyskaniem decyzji formalno-prawnej i rozpoczęcie realizacji zadania. Jest to konkretny zapis z WPF-u i to powtórzenie musi być w punkcie pierwszym dokładnie. I dlatego z punktu pierwszego czego? Uzupełniamy o ten dokładny zapis WPF. WPF, dokładnie. Kwota zostaje bez zmian. Budowa przystanku na żądanie i Zakopiańska przez uwzględnienie likwidacji badań niepełnosprawnych 56. Pozostałe zadania dotyczą głównie ośrodka na Niecałej. Tradycyjnie przeznaczamy kwoty na określone zadania realizowane przez ten ośrodek. Kwota ogólna 94,350 na wysokość tego, co możemy uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Ja prosiłem, pytałem i do dnia dzisiejszego nie wiem, jak będzie wyglądała ta budowa tych dwóch pochylni, ponieważ według mnie jest to niemożliwe i możemy po prostu te pieniądze stracić, ponieważ okaże się, że jednak ja miałem rację, tam ewentualnie można windę założyć, pochyli się tam, według mnie nie da zrobić. No i chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie jakiś rysunek, jakiś plan, jakiś projekt. Czy jest... Panie radny, o ile wiem, nie ma pan wykształcenia technicznego i o ile wiem, nie ma pan wykształcenia z zakresu budownictwa lądowego. A pan już wszystko wie. Nie, przepraszam bardzo. To jest żenujące i niech pan sobie nie wyobraża, że zarząd czy ja będzie robił ze siebie bałwana i chodził, zgłaszał pańskie projekty. Ja już panu raz zwróciłem uwagę, że jeżeli chce pan odpowiedzi na te pytania, to nie za moim pośrednictwem. Pan się uda jako radny do ZIKIT-u, do dyrekcji i pan przedstawi swoje problemy. Dobrze? I to będzie tyle na pytanie. Dziękuję. Ja mam inny odgląd sytuacji. Dobrze. Jeżeli ja mam głosować nad budową czegoś, czego państwo nie jesteście w stanie pokazać, to ja przepraszam bardzo, ale ja będę głosował przeciw. Przeżyjemy to. No i bardzo dobrze, tylko pamiętajcie państwo, że kto się śmieje, kto się śmieje w ostatnim. Dobrze, dziękuję. Ja proszę. Chciałem wyjaśnić tylko coś takiego, że w przypadku realizacji zadania, które polega na określonej budowie, to rozumiem, że ja tego nie powinienem mówić. Państwo macie, że tak powiem, osoby takie, które że możecie sobie wzajemnie te rzeczy wyjaśnić. Jeżeli jest coś planowane, to zazwyczaj podlega to procesowi projektowemu. Etap projektu rozstrzyga, czy dane zadanie jest możliwe do realizacji, czy nie i w jakiej postaci. Ponieważ projekt dotyczy zarówno, że tak powiem, części kubaturowej danej budowli, jak i też dotyczy, że tak powiem, współdziałającej z tą budowlą podłoża. To są integralne części i to właśnie ten etap jest realizowany w tej chwili. Czyli przygotowanie tej inwestycji na ulicy Centralnej przez odpowiednie służby,
które według informacji, które zostały podane, są na etapie, że tak powiem, wyłonienia projektanta. Projektanta, który będzie tą budowlę projektował. I tak już powiedziałem poprzednio, nie stoi nic na przeszkodzie, że w momencie, kiedy ten projekt zostanie wykonany, żeby jako Rada Dzielnicy, żeby poprosili i przedstawili na posiedzeniu stosownej komisji rozwiązanie projektowe, które zostało, że tak powiem, opracowane. Jeżeli coś takiego będzie, a musi być przed etapem realizacji, zarząd zawnioskuje o przedstawienie na Komisji Infrastruktury czy Komisji Komunalnej z poproszeniem projektanta tej budowy. Dziękuję. Ja chciałam, proszę Państwa, powiedzieć tak. Bardzo przepraszam, że nie mam wykształcenia technicznego i wielu z nas tu również nie ma. I jeżeli mamy jakieś wątpliwości, a możemy mieć, i pytamy się zarządu, to bardzo bym prosiła, żeby zarząd się z tego nie naigrywał, nie śmiał, tylko tak jak pan Pietras spokojnie odpowiedział, na czym rzecz polega. Możemy się nie znać, proszę Państwa. Czy to już... Ja chciałabym wyjaśnić z łaski swojej. Mamy projekt uchwały przygotowany przez zarząd, punkt 3.1.12. I jest tutaj jedno, nazwa zadania, budowa dwóch pokoi dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym. Lata podane 2013-2014. 2013 rozpoczęcie prac projektowych na budowę pokoi. Można co najwyżej sprawdzić, co to oznacza rozpoczęcie prac projektowych na budowę pokrywy, bo to można ewentualnie nie wiedzieć. To jest opracowanie map oraz opracowanie architektoniczno-budowlane. 2014. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy pokrywy jest uzyskaniem decyzji formalno-prawnej, rozpoczęcie realizacji zadania. I myślę, że tutaj jest wszystko to, co istotne i co potrzebne i co wyjaśnia i zamyka całą kwestię. No trudno nie uśmiechnąć się wobec takiej sytuacji, kiedy Państwo od zarządu wymagacie, żebyśmy tłumaczyli rzeczy, które są oczywiste. Jeżeli ktoś ma pewien niedosyt w zakresie wiedzy, no to po prostu telefonuje do ZIKIT-u, do inspektora i dopytuje, co oznacza określenie rozpoczęcie prac projektowych albo zakończenie opracowania dokumentacji, ale nie sądzę, żebyście Państwo radni, którzy pracujecie w Radzie już którąś z rzędu kadencji, nie wiedzieli, co to oznacza. No, nie wydaje mi się to prawdopodobne. Jeżeli więc Pan radny kolega zadaje takie pytanie, no to trzeba mu po prostu wytłumaczyć. Dziękuję. Ja może dobrze? Ja oczekiwałem od Pana Przewodniczącego, ponieważ ja o to pytam, no nie pierwszy raz, to wszyscy wiedzą, że już kilka miesięcy o to pytamy, że spyta, jak to będzie zrobione. Ja nie potrzebuję projektu, ja potrzebuję pokazanie mi fizycznie, jak to będzie wyglądało. Po prostu dwie kreski, cztery kreski, ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. My też nie wiemy. No więc właśnie, głosujemy nad czymś, czego nie wiemy. Ja się boję, że te pieniądze nam po prostu przepadną. Obudzimy się, że się nie da i pieniądze przepadną. Dlaczego pan ma kontakt, przepraszam bardzo, ja dokończę. Pan przewodniczący ma kontakt z inspektorem z ZIKIT-u raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Przecież można zadać takie pytanie i radnemu odpowiedzieć. Proszę pana, będzie to tak i tak. I koniec. Koniec. Ja pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Są specjaliści od określonych budowy. I my, mając świadomość, że zarządcą tego, co tam ma być wykonywane języki, mamy też świadomość, że zarządca w procesie przygotowania tej inwestycji pozyska projektanta, który opracuje projekt, który rozwiąże tą sytuację, na którą wskazuję. Pragnę przypomnieć, bo o tym już mówiłem, że w poprzednim roku, w miesiącu maju,
była pani inspektor, pani Iza Woś, przedstawiła zarządowi oferty trzech projektantów w zakresie sum od 39-40 tysięcy do 60, którzy zaoferowali prace projektowe, czyli opracowanie projektu dokładnie tej budowli. W poprzednim roku, o czym ja już mówiłem co najmniej dwukrotnie. W tej chwili sytuacja się powtarza. Zarządcy, Rada Dzielnicy przekazała wolę zrealizowania tego zadania i on w tej chwili jest na etapie pozyskania projektanta, który to zadanie, mając, że tak powiem, fachową wiedzę i przygotowanie, rozwiąże. Jak on to rozwiąże, my w tej chwili nie wiemy, ponieważ to jest rozwiązanie, będzie autorskie. To rozwiązanie oczywiście musi się mieścić w tych, że będą to dwie pochylnie, z zadaszeniem to, co my dajemy, które będą wyprowadzały zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej ulicy Zakopiejskiej. I wtedy, na tym etapie, będzie można tych parę kresek, żeby dać jakąś wizualizację, poprosić i ten projektant to zrobi. Tylko najpierw on to musi zrobić, ponieważ on w tym procesie, nie wiem, co już powie do projekta, będzie tą osobą, która weźmie za to odpowiedzialność oraz da ten produkt, który potem zostanie zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję. Ja panu radnemu odpowiem tak. Chciałem panu zwrócić uwagę, że pan ma te same uprawnienia co ja, a ja nie jestem na każde pańskie zlecenie do dyspozycji, bo ja mam co załatwiać, a nie żeby przeprowadzać dyskusję z projektantem pod jakimś hasłem, że tego się nie da wykonać. Jeżeli pan jest ciekawy, to pan jedzie na centralną 53 do odpowiedniego działu i dyskutuje pan z projektantem. Bo ja uważam, że tam nie ma żadnego technicznego problemu i ja ze siebie nie będę robił, a kogo nie chcę robić, to pan, to nie będę panu mówił publicznie. Dziękuję. To wszystko. Skończmy ten temat. Dyskutujemy. Skoro myśmy zgłosili się do Zikitu, Zikit powiedział, że jest to realne, w związku z czym jest uchwalne. Więc po co my dyskutujemy, jaki jest projekt? Zikit przyjął. Będzie brał to zadanie, będzie brał. Widocznie jest możliwe zrobienie tego zjazdu dla niepełnosprawnych i koniec dyskusji. Po co dyskutować pół godziny? No, to odpowiedź w tamtym kierunku. To proszę, my to rozumiemy pani. Dziękuję. Proszę poradnić Markowicza w panie. Dobrze zrobić Goleta, tak jak pan sugerował, że dwa, trzy wety ten projekt nam poprosi zrobić to spotkanie i będziemy mieli wiadomość. Koniec. Dziękuję. Że jest czy są głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.